Dobra, to teraz muszę powiedzieć coś o statkach, to tak jakbym to wiedział całe życie. Wow, co ty tu robisz? Przybyłem z czasów, kiedy został wynaleziony w wehikuł czasu i postanowiłem uczestniczyć w najlepszym odcinku Światowej Dyszki na polskim YouTubie i jeszcze raz. Najlepszym odcinku Światowej Dyszki? Najlepszym odcinku Światowej Dyszki. To jest ten odcinek, po którym cały świat zasubskrybował, nie zmyślam? Dokładnie ten. 10. Manika Rubina. Wścieklica dorodna. Jest największą czerwoną mrówką oraz posiada najboleśniejsze urządzenie, jakie możemy doświadczyć w Polsce. Zakłada kolonie półklasztorne. To znaczy, że królowa co jakiś czas wychodzi z gniazda i udaje się zdobyć pożywienie. Wielkość kolonii dochodzi do kilku tysięcy robotnic. Witam, ja jestem Sergiusz. Ja też. Na co dzień prowadzę kanał Nie Zmyślam. Tak. Dzisiaj niestety nie ma Damiana, czyli osoby, która zazwyczaj prowadzi Światową Dyszkę. Rozchorował się. Tak, generalnie no nie ma go. Generalnie źle się czuję. 9. Mrówka żniwiarka. Znoszą one nasiona różnych roślin, m.in. słonecznika, lnu, rzodkiew, sezamu siewnego, a następnie robotnice ucierają z nich pył, który wykarmia całe mrowisko. A gdzie ja jestem? Wypuśćcie mnie! Się. Zajmiesz się tym, bo wiesz, ja generalnie prowadzę program. No dobra, spoko. No i? Przecież nie krzyczy. No w sumie. 8. Mrówka grzybiarka. Występuje na terenie Ameryki Środkowej i Południowej. Ich pożywieniem są grzyby, które same hodują. Ścinają liście, następnie znoszą je do mrowiska. Po kilku tygodniach wyrastają na nich grzyby. Mrówki je zjadają oraz podają larwom. Mrówka grzybiarka może podnieść liść, który waży 50 razy więcej od niej. Wiesz w ogóle, że dzięki temu, że obydwoje występujemy w tym odcinku, ta granulada jest na wyjątkowo wysokim poziomie? Nie wiem, co to jest degrengolada. Wiem. Kiedyś mysz wiedział. 7. Mrówka rozberego. Niezwykłą, niespotykaną u innych gatunków cechą tych mrówek jest ich skłonność do wchodzenia do stworzonych przez człowieka urządzeń elektrycznych, tym m.in. do urządzeń klimatyzacyjnych i komputerów. Prąd przepływający przez ich ciała powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu tych urządzeń, także wówczas, gdy giną one porażone prądem. Może zobaczyć, co tam u Damiana, jakoś długo nic nie mówi. No dobra. No i co? Dalej nie żyje. 5. Odontomatus bauri. Występuje na Kostaryce, w Środkowej Ameryce i na Galapagos. Ciekawostką jest fakt, że mrówka potrafi zatrzasnąć swoje szczęki z prędkością od 30 do 64 metrów na sekundę, co w przeliczeniu daje wynik 230 km na godzinę. Całkiem sporo jak na centymetrową mrówkę. Czemu nie było punktu 6? Będę robił taką kompilację, że będą same 6 punkty na Nie Zmyślam, dzięki czemu ludzie będą musieli subskrybować Nie Zmyślam. Po co? Żeby ludzie subskrybowali Nie Zmyślam. Subskrybujcie Nie Zmyślam. Subujcie Nie Zmyślam. 4. Camponatus truncatus. Mrówka monogamiczna, występująca w krajach śródziemnomorskich. Buduje gniazda w drzewach, wykazuje polimorfizm. Kasta żołnierzy jest większa od robotnic i posiada powiększony przód głowy, wykorzystywany do zasłaniania wejścia do gniazda. Czyli po prostu niektóre mrówki rodzą się drzwiami, a ty narzekasz na swoją pracę. Co na tej liście robi Stachurski? Skąd tu się wziąłeś? Nie wiem, siedziałem na kiblu i waliłem konia. Przemyślałem to, jednak z tym Sachurski faktycznie wygląda lepiej. 3. Mrówka miodowa. Wśród nich występują robotnice cysterny, rekrutowane są w chłodnych okresach pośród najmłodszych robotnic, niczym nie różniące się budową od swoich sióstr. Jednak ich odwłoki są jeszcze bardziej elastyczne i mogą się rozciągać do nienaturalnych rozmiarów. Po obfitym karmieniu przez siostry, cysterny nie są w stanie poruszać się samodzielnie. Pozostają wówczas podwieszone do strobów komór do czasu nadejścia wyższych temperatur. Dwa. Camponotus sundersi. To mrówka z Malezji. Typowa wielkość robotnicy to około 4 do 6 mm. Kolonia jest podzielona na różne funkcjonalne grupy. Jedno z nich są żołnierze, które bronią kolonii. Mrówka posiada przeciętny wygląd, a przy tym nieprzeciętne zdolności. Robotnicy są pełne toksyn. Gdy zostaną podrażnione przez zatrzaśnięcie żuwaczek, przy użyciu specjalnych mięśni potrafi wywołać eksplozję. To mrówka kamikaze, mrówka terrorysta ginie się poświęcając dla całej kolonii.
Nadszedł ten moment, najważniejszy moment odcinka. Wszyscy na niego czekali, ale powiem ci, że naprawdę było warto. Wierzę ci, bo jako jedyny wiesz, co jest w kopercie. I chwila napięcia. Cóż będzie w tej... Ja już się nie mogę doczekać, naprawdę. Nie wiem, czy jesteście gotowi, ale... I jeden. Mrówka 24-godzinna. Jest tak nazywana ze względu na długość bólu po ukąszeniu. Urządlenie tego niewielkiego 2-centymetrowego owada boli na poziomie porównywalnym do postrzału, a ból nie ustępuje co najmniej przez 24 godziny. W skali bólu Schmida jest on największy. Mrówki pociski są głównym motywem kanadyjskiego thrillera Lot Grozy, którym obecny na podkładzie samolotu zmutowane mrówki atakują pasażerów i niszczą kable, co powoduje awarię systemu nawigacyjnego.